Dobry wieczór. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle spotykamy się we środę, żeby porozmawiać o psach. Dzisiaj spotykamy się zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, także witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich oglądających. Ja się nazywam Jacek Gałuszka i od ponad 19 lat pomagam psom i ich opiekunom rozwiązać problemy, dogadać się i prowadzić razem szczęśliwe życie. Dzisiaj naszym tematem będzie pies nieśmiały. Taki, który ma rzeczywiście pewien problem w kontaktach z innymi psami który jest właśnie taki trochę niepewny siebie nie, nie, jest, nie jest ofensywny, nie jest agresywny, ale właśnie jest nieśmiały. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób możemy takiemu pieskowi pomóc skąd się bierze taka nieśmiałość. W jaki sposób ona się objawia w różnych sytuacjach, w jaki sposób nieśmiałość koreluje, w jak, jakoś tam z zachowaniami agresywnymi, jakie strategie przybiera nieśmiały pies, czy decyduje się na, na prezentowanie w sytuacjach zagrożenia. Tło, tak, rzeczywiście nowe, takie teraz będzie, bo wy, wyprowadziłem się z tego pokoju, w którym byłem do tej pory z książkami w tle, żeby was mniej rzeczy rozpraszało. Także to jest właśnie dokładnie po to. Witam, witam. Słuchajcie, napiszcie mi proszę, czy ktoś z was ma takiego właśnie nieśmiałego psa. Czy tak się rzeczywiście spotykacie się z takim psem, Czy macie takiego, takiego nieśmiałego psa? Ponieważ moje następne pytanie będzie już od razu uprzedzam. Że będzie to pytanie, dlaczego uważasz, że twój pies jest nieśmiały? Czyli co twój pies takiego robi, albo czego nie robi, że uważasz, że jest to pies nieśmiały? Magdalena pyta, gdzie ja jestem? No właśnie, jestem u siebie. Jestem z wami. Tak? Będą oczywiście konkrety. Dlatego, że zawsze są konkrety na naszych live'ach. Dzisiaj, jak mówię, rozmawiamy o, o nieśmiałych psach. Co to jest, właśnie pies nieśmiały? Okej. Okay. Dobra, dziękuję już za pierwsze odpowiedzi. Michał pisze: Ja mam Amstafa z pseudochodowni, ma półtora roku i jest bardzo wycofany. Już przynajmniej mamy kilka rzeczy, które nam pokazują po pierwsze, co rozumiemy przez nieśmiałość, tak? czyli taki rodzaj wycofania, niezainteresowania. Oraz pies pseudochodowi domyślam się, że może też być to ta nieśmiałość związana z pewnymi cechami temperamentu, psa, i to jest dość charakterystyczne dla, dla psów. Pseudochodowla być może gdzieś tam też w. No, to, co rodzice przekazali, to są właśnie takie predyspozycje do określonych zachowań. Mamy szczeniaka, Adam, cześć. Mamy szczeniaka, 4 miesiące Ogara, który ma dużą dozę nieśmiałości. Do większości ludzi jest bardzo przyjazny, ale wszystkich innych psów się bardzo boi, czasem aż szika pod siebie. Czyli mamy psa jeszcze gdzieś tam na krawędzi okresu socjalizacji. Który po prostu reaguje nadmiernie. Tylko pytanie, czy to jest strach, czy to jest takie nadmierne okazywanie uległości. Tak? To będzie dość, dość istotne, żeby te dwie rzeczy rozróżnić, dlatego że, jak wiecie, już pewnie niektórzy wiedzą, pewne objawy strachu i demonstracja uległości mogą być podobne. Ale różne rzeczy im towarzyszą. Tak? W przypadku strachu będziemy mieli próbę ucieczki, schowania się, właśnie jakby zwiększenia dystansu. Będziemy mieli objawy stresu, bardzo silne objawy stresu. W przypadku demonstrowania uległości, właśnie nie będziemy mieli tych rzeczy, więc to, to będzie jakby takie bardziej intencjonalne zachowanie. Czyli pies chce się zachować w taki sposób, a przy okazji, oczywiście. Wygląda to czasami dość podobnie. Yy, ok. Boi się, Anna pisze, boi się mijać psy i zamiera w bezruchu. Mm -hmm. Tak jest. Yy, I patrzę, patrzę, jeszcze Łukasz nam tutaj coś mówi. Moja amstawka jest nieśmiała, ale raczej do wysokich osób, na przykład boi się osób w kamizelkach odblaskowych, dużych worków, do innych ludzi jest wręcz wylewna strach czy nieśmiałość. Fajnie, że o tym napisałeś, bo <coughs> chciałbym może w paru słowach powiedzieć o tym jakie są rzeczywiście powody takiej takiej nieśmiałości, czyli takiej ostrożności w kontaktach, prawda? Patrzę jeszcze czy tutaj się pojawiły jakieś tak, jakieś wasze odpowiedzi. Okej. Okay. Więc pierwsza, pierwsza sprawa. Niektóre psy po prostu mają taki temperament, który predysponuje je do większej ostrożności w kontaktach z innymi psami lub innymi ludźmi. I tak po prostu bywa. Więc tak samo jak mamy różnych ludzi, prawda? Mamy różne osoby. Jedne z tych osób są bardziej takie przebojowe i bardziej, bardziej wylewne. Inne są troszkę bardziej zdystansowane i mniej, mniej śmiałe w kontaktach. Ale niekoniecznie jest to samo, co, co bycie introwertykiem czy ekstrawertykiem. Zresztą u psów też możemy mówić o takich, takich jakby wektorach. tak. Introwertyk to będzie pies, który raczej jest unikający. Ekstrawertyk to będzie taki, który czerpie przyjemność z kontaktów, na przykład społecznych. Ale sam temperament to nie jest wszystko. Oprócz temperamentu bardzo dużą rolę odgrywają doświadczenia, zwłaszcza w pierwszym okresie socjalizacji, który zaczyna się w trzecim tygodniu życia i trwa mniej więcej do 12, czasami 16 tygodnia życia. Czyli od trzeciego do szesnastego tygodnia życia, to jest to takie okno, to okno socjalizacji, gdzie pies uczy się najpierw, co to znaczy być dla niego psem. Nawiązuje interakcję ze swoim rodzeństwem, oczywiście z matką najpierw, tak? Z matką, rodzeństwem, a następnie mniej więcej od siódmego, ósmego tygodnia zaczyna się ten okres socjalizacji wtórnej, kiedy pies najczęściej przechodzi do nowego domu i tam uczy się funkcjonowania już w tym swoim nowym świecie, nowej rodzinie z nowymi ludźmi, nowymi psami. Jeżeli tam jest więcej, czy kotami i innymi zwierzętami. I teraz jest tak, że tutaj napisała nam Anna, że COVID niestety uniemożliwił socjalizację. Słuchajcie, to jest troszkę tak, abstrahując, od, czy nie, nie abstrahując, tylko tak odrobinkę, robiąc dygresję, to jest rzeczywiście dość duży problem, dlatego że po pierwsze wiele osób wzięło sobie psy w tym czasie. Bo zamknięcie nas w domach spowodowało, że mieliśmy więcej czasu, i też potrzebę jakiegoś kontaktu społecznego, więc te psy się znalazły w naszych domach, ale życie nie jest normalne, tak, czyli ono jest jakby zupełnie spowolnione. Ten jakby ta ilość bodźców, z którymi się nasz pies styka, może być zdecydowanie mniejsza niż w normalnej, normalnych sytuacjach. Czym to może? Skutkować no właśnie tym, że pies, który nie czuje się pewnie wobec. Jakieś tam rzeczy, które, które spotyka w życiu, na swojej drodze, będzie miał tendencję raczej do reakcji, unikania, właśnie wycofywania się, nadmiernej nieraz ostrożności, no i takiego właśnie podążania w stronę nieśmiałości, tak? nieśmiałości w kontaktach, a czasami wręcz takiego zastraszania. Nie? Psy nieśmiałe często zastraszają i o tym też Wam jeszcze dzisiaj powiem. Więc jeżeli mamy, mamy właśnie takiego psa, który ma dość ubogą socjalizację, to on będzie miał tendencję do reagowania nadmiernie ostrożnością lub strachem, lub nazwijmy to nieśmiałością, w przypadku spotkania się z nowymi rzeczami. Co to znaczy, że ta socjalizacja powinna być właściwa? Jaka jest właściwa socjalizacja? nie oznacza właściwa socjalizacja tego, że należy po prostu zalać psa mnóstwem doświadczeń i po prostu pakować go w każdą trudną sytuację. Czasami wręcz może to być jakby skutek tego może być odwrotny do zamierzonego, ponieważ my myślimy, że pomagamy psu oswajać się ze światem, a tak naprawdę możemy go uwrażliwić na pewne rzeczy, których później będzie się bał. Przykładowo. Jeżeli będziemy starali się psa oswoić z jakimiś bardzo głośnymi, nagłymi dźwiękami, typu nie wiem, wystrzały, huki i tak dalej, zrobimy to z dużą intensywnością, to zamiast osiągnąć taki efekt, że pies zobojętnieje na tego typu zjawiska, on może po prostu się uwrażliwić na tego typu zjawiska. Być może pamiętacie taki eksperyment Watsona z małym Albercikiem. <laughs> Pardon. Watson, jeden z behawiorystów, stwórców w ogóle tego nurtu, e, zrobił taki, takie doświadczenie z małym dzieckiem, nie? z Albertem. E, I jego celem było uwarunkowanie reakcji strachu w odpowiedzi na bodziec neutralny, którym był biały, w, znaczy w ogóle biały przedmioty, biały kolor. I, i jak on ten eksperyment zrobił. Otóż tak, że na początku dziecko było zainteresowane w ogóle wszystkim tym, co, co się pojawiało w jego zasięgu wzroku i, i, i w jego zasięgu rączki. I chętnie się zapoznawało z takimi nowymi zjawiskami. Czyli to był królik biały, czy to był właśnie lekarz ubrany w biały fartu. Wszystko jedno, nie? pluszaczek, wszystko było fajne. Ale w momencie, kiedy zaczęto kojarzyć widok na przykład takiego białego pluszaka z dźwiękiem przerażającym, takim bardzo głośnym dźwiękiem Gongu, to mały Albert zaczął reagować strachem, czyli płaczem, wycofywaniem się, również na widok właśnie tych prezentowanych, białych przedmiotów. No i efekt był taki, że później już bez tego dźwięku Gongu, tak, który jest takim właśnie bezwarunkowym. Bodźcem wywołującym strach, on reagował strachem, właśnie widząc białego królika, białego szczura, biały fartuch lekarza, białą zabawkę. I niestety, taki, znaczy, nie wiem, co się stało później z, z, z Małym Albertem, i nie, nie znalazłem jakichś szczegółowych informacji, co, co dalej. Oczywiście, dzisiaj takiego eksperymentu nikt by nie pozwolił przeprowadzić, ale. No, no wtedy właśnie tak, tak to jakby zrobiono. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niewłaściwa socjalizacja, czyli taka, w której bodźce są nadmiernie intensywne, może spowodować, że pies po prostu, zamiast oswoić się z tym bodźcem, przestraszy się go, i ta reakcja strachu będzie miała tendencję do generalizowania się czyli że on będzie jakby podobnie reagować emocjonalnie na bodźce podobnej klasy. A więc, jeżeli szczenie w tym, znaczy przewagą, żeby też, też Was nie wystraszyć, tak jak macie szczeniaka. Znaczy, przewagą tego okresu socjalizacji jest to, że przyzwyczajenie czy oswojenie z takimi nowymi zjawiskami szczeniaka jest dość proste. Że on ma taką naturalną ciekawość w sobie, badania nowych rzeczy, oswajania się z nimi i stąd właśnie te nieszczęsne obgryzanie różnych rzeczy, branie do pyska, włażenie w różne zakamarki, sprawdzanie jak, jak działają różne sprzęty w waszym domu. To jest po prostu taka faza zapoznawania się ze światem i sprawdzania co jest, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Więc dlatego patrzę sobie w międzyczasie oczywiście na wasze, na wasze komentarze dlatego, że to nie ma być mój monolog, tylko chcę sobie z wami po prostu porozmawiać Asia pisze, że czteromiesięczna Szyba jest bardzo ostrożna w kontaktach z ludźmi, nie lubi być dotykana przez obcych, musi spędzić z kimś obcym co najmniej kilka godzin aby być bardziej ufna najbardziej boi się jednak sąsiadów za płotem okazuje to nadmierną szczerze. Rozumiem, szczekliwością, nieszczęśliwością i, pod, i podkulonym ogonem. Więc właśnie to, to, to jest to tak. Po pierwsze, szyby to nie należą do psów, szczególnie wylewnych w kontaktach. To Moglibyśmy powiedzieć, że jest to cecha bardziej właśnie związana z, z konkretną rasą i pewnie też z temperamentem, ale to może być też potraktowane jako takie wyzwanie żeby zaaranżować sytuacje, w których na przykład ci sąsiedzi z zapłotu będą się jej kojarzyli po prostu coraz lepiej. Tak? Czyli, że na przykład sąsiedzi wpadną do was, tak? zachowując oczywiście środki ostrożności, no i pies będzie mógł dostać od nich coś dobrego, nie? jakiś tam smakołyk. Jeżeli jest na tyle nieśmiała, że boi się podejść, no to mogą po prostu rzucić ten, ten smakołyk, zrobić krok do tyłu. I wtedy ten pies będzie miał szansę się z nimi po prostu oswoić. tak? Może niekoniecznie zaprzyjaźnić, ale oswoić. Co tam, co tam dalej? Czy ktoś ma pudla? Ja nie mam pudla. Mhm. Aneta. Cześć Anne, to około 5 miesiąca życia mamy problemy w kontaktach z psami, teraz ma i pół roku. Aha, od około 5 miesiąca. Jest namierzanie, zastyganie, jak psiak podleci, zaczyna się taniec, szarpanie, skakanie. To jest właśnie jedna ze strategii radzenia sobie, które mają takie psy nieśmiałe. Namierzanie i, i, i zastyganie, mo, znaczy namierzanie może nie, ale zastyganie w bezruchu, przypadanie do ziemi. Mogą być też sygnałem uspokajającym, czyli pies stara się w ten sposób uniknąć nieprzyjemnej dla siebie sytuacji. To samo u nas pisze Anna. I, o, Aleksandra, jak odebrać sytuację, gdy nasz sam chce najpierw zaczepiać i zapraszać do zabawy, gdy drugi pies odpowiada, że spoko, bawmy się. To nasz ucieka do nas. Czasami pisk plus podkulony ogon. Gdy tamten pies się cofnie, nasz znów do niego leci, zaprasza do zabawy. To jest najprawdopodobniej właśnie związane z, pewnym, z pewną kolejną rzeczą, o chciałem powiedzieć, a mianowicie nieumiejętnością komunikacji. Czy tym, że pies nie jest w stanie, albo inaczej, nie jest pewien intencji drugiego psa, Albo tamten pies jest zbyt intensywny w kontakcie, i on co prawda chce, wasz pies najpierw się chce do tamtego psa zbliżyć, ale kiedy to no, następuje, to tamten pies jest dla niego zbyt intensywny, i on wtedy szuka jakby zwiększenia dystansu, no i biegnie do was po, po ratunek, prawda? Hmm, Michał. Pytanie za rekomendacją: Przestałem karmić psa z miski i karmiłem z ręki. Szkoląc i się, ale ostatnio pies przestał jeść. Mam spróbować go przegłodzić 5-7 aż zacznie jeść. Michale, yy, pierwsza rzecz: yy, jeżeli pies przestał jeść, yy, to sprawdź, czy na pewno jest zdrowy, czy coś mu nie dolega no głodzenie 5-7 dni psa, który może być na przykład chorobą może mu coś dolegać, po prostu go boleć brzuch może, tak, albo może coś się dzieje z nim, więc ja zawsze i to może też wam przypomnę, bo już o tym parę razy mówiłem, pamiętajcie, że jeżeli zachowanie psa zmienia się nagle, tak, czyli niby jest wszystko w porządku i nagle pies zmienia swoje zachowanie, to pierwszym waszym dzwonkiem alarmowym Powinien być stan jego zdrowia. Czyli pierwsze, pierwsze podejrzenie nie pada na problem behawioralny, tylko pada na stan zdrowia. Może to być ból, mogą to być jakieś problemy związane z, właśnie z trawieniem, mogą być problemy związane z, no może nie u tak młodego psa, ale ho, jakimiś problemami hormonalnymi. Czasami jest tak, że pies coś zjadł i na przykład ma jakieś ciało obce w, w przewodzie pokarmowym, dlatego nie chce jeść. Może on się. Po prostu najadł czegoś, albo połknął coś, tak. Więc pierwsza rzecz, sprawdzamy stan zdrowia psa, jeśli wszystko jest ok, to zastanawiamy się, czy to czy na przykład to jedzenie nie zostało przez ciebie jakoś tam zmienione. Czy pies nie lubi tego na przykład jedzenia? Ale jeżeli tak się dzieje, to gdzieś bym właśnie próbował poszukać przyczyny a niekoniecznie szedł w takie hardkorowe rozwiązanie, jak głodzenie psa przez 5 dni. Być może, nie, to znaczy nie jest tak, że on umrze z głodu, tak? Psy mogą nie jeść nawet parę dni i nie umrą z głodu. Tak, ciekawostka, koty nie mogą nie jeść, tak? Bo jeżeli kot przestaje jeść, to zaczyna trawić własne mięśnie i to jest bardzo poważny problem. Natomiast pies może nie jeść, ale... Absolutnie nie głodziłbym go po to, żeby przekonać się, czy, czy zacznie. nie? Także tutaj dla Ciebie Michale taki, taki e, pomysł. Dobra. Patrzę jeszcze co tutaj e, piszecie właśnie, że przy, 3 dni max. E, o. Dobra. Okej, okay, bo fajnie, że, że piszecie. E, o tym, o czym mówiliśmy, czyli o tym Watsonie. Grzegorz pisze tak, że widać też, że w czasie oglądania filmów. Jeśli jakieś przerażającej scenie towarzyszy dźwięk. Nieraz już w czasie seansu boimy się słysząc ten dźwięk, spodziewając się czegoś przerażającego. Pamiętacie film szczęki? Wystarczyło, że genialne, zresztą, e, genialna zresztą ścieżka dźwiękowa. Wystarczyło, że się pojawiał ten motyw taki, nie na kotrabasach chyba nisko. I już po prostu wszyscy mieli gęsią skórkę, że zaraz gdzieś się pojawi ten rekin z, z filmu szczęki. Absolutnie. To jest właśnie warunkowanie sensoryczne. Czyli my już się uwrażliwiamy na pewne. Pewne bodźce, które z, że tak powiem, zapowiadają, z, mogą zapowiadać pewien problem. Pies też tak może robić. I e, <laughs> przepraszam, oprócz tej socjalizacji szczenięcej, mamy rzeczywiście później wszystkie później, 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 późniejsze doświadczenia, tak? W dalszym, e, dalszym przebiegu życia psa. A więc jeżeli pies. E, na przykład spotka się z jakimiś y, psami nieprzyjaznymi, albo zostanie, nie daj Boże, pogryziony, lub napadnięty, lub y, stanie się mu coś. To wtedy <coughs> pardon, <coughs> weszło mi coś w, w gardło. Po prostu mówię, sucho tutaj jest, wiecie? W tym pomieszczeniu, przepraszam, pozwolicie, że sobie łyknę product placement, przepraszam, powinienem ze szklanki, wiem, A, strasznie to, ale okej, okay. sami swoi, więc je, jeżeli psa spotka coś takiego, co go wystraszy, co go, co go na przykład będzie bolało, tak, to on może później zachowywać się w tej sytuacji, właśnie bardzo nieśmiały, bardzo nieśmiały, albo wręcz może próbować uciekać, a jeśli to będzie niemożliwe, to może się zachować agresywnie. Przykładowo, znowu, żeby nie opowiadać Wam tylko takich ogólnych rzeczy. Pomyślcie sobie o wizycie u weterynarza. Jeżeli wizyta u weterynarza jest przyjemna, a my, na przykład, w przedszkolu dla szczeniąt, robimy tak, że idziemy do weterynarza specjalnie po to, żeby pokazać wszystkim opiekunom psów, jak się zachowywać z psem u weterynarza. To nie jest wcale takie, takie proste i oczywiste, co zrobić, żeby pies się czuł dobrze u weterynarza. Tak? I jeżeli mamy weterynarza, który współpracuje, no to w ogóle fenomenalnie, bo on będzie prawdopodobnie temu naszemu psuniem. da, da mu coś dobrego. I on sobie będzie kojarzyć: OK, u cioci w białym fartuchu i wujka jest fajnie, bo dają fajne rzeczy. To wszystko działa idealnie do momentu, aż na przykład wasz pies musi dostawać jakieś bolesne zastrzyki. Zwykle pierwszy zastrzyk jest jeszcze OK, ale ponieważ on jest bolesny. Więc następuje skojarzenie tego doświadczenia, tego bólu prawda, fizycznego, może jakiegoś unieruchomienia psa z tym miejscem, z tym zapachem, z tymi ludźmi i może być tak, że kolejne przyjście do lecznicy już będzie mniej radosne i atrakcyjne na psa, a kolejne może być związane właśnie z rodzącym się strachem, tak? Więc tak działa po prostu warunkowanie, doświadczenie. Więc dobrze jest wtedy, oczywiście, to już tak wam podpowiem, zrobić coś takiego, żeby ten pewien dyskomfort związany z zabiegiem był zrównoważony, zrównoważony przez coś naprawdę fajnego, co stanie się później nie? Po, po tym wydarzeniu. Więc jeżeli pies ma. Yy, pa, tak, tak, tak. Yy, tutaj nasz Krzysztof witamy z y, YouTube'a. Yy, mojego trampka udało się przyzwyczaić do petard w tydzień przed Sylwestrym. Małymi petardami, czyli się ta teoria sprawdza. Yy, fajnie, czyli nie przekroczyłeś tego progu, poza którym uruchomiłaby się panika. Nie? U każdego psa to będzie inny, inny próg. Bo na przykład są takie psy myśliwskie, które w ogóle nie reagują na strzały. Dla nich strzał to jest nic specjalnego. A są psy, które są bardzo delikatne i dla nich taki nagły wystrzał jest po prostu y, związany z bardzo dużym przeżyciem y, strachu. Mhm. Agata, nam pisze człowiek ma umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Pies nie, ale na skojarzeniach pracuje. No, owszem, ale jeżeli chodzi o reagowanie, to my reagujemy bardzo podobnie do psu. Bo wiesz, reakcja, reakcja zwłaszcza, reakcja odruchowa, nie podlega naszemu myśleniu abstrakcyjnemu. Nie? Jak coś strzeli blisko ciebie, to podskoczysz odruchowo. To nie musisz abstrakcyjnie myśleć, żeby to zrobić, prawda? Tak samo, jeżeli, jeżeli znaczy wiem chyba, o co, co miałaś na myśli, że powiedzmy, my możemy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, czyli możemy sobie na przykład przywołać świadomie jakieś tam wspomnienie czy doświadczenie z przeszłości i nad tym doświadczeniem jakoś popracować. Jest, nie może tego zrobić w ten sposób, oczywiście, że tak. Ale w momencie, kiedy pojawi się jakiś bodziec lub pojawi się zapowiedź jakiegoś bodźca, to pies oczywiście będzie mógł reagować właśnie w taki sposób, jak poprzednio mu się udało na przykład uniknąć tego, tego, tego bodźca. Więc późniejsze doświadczenia po tym okresie szczenięcym też mają ogromne znaczenie w kształtowaniu takiej postawy psa względem świata. I ta postawa, którą nazywamy nieśmiałością. Ona dotyczy generalnie dystansowania się od, nie? czyli pies woli się nie angażować. Woli się nie angażować, ponieważ nie wie, co z tego zaangażowania dla niego wyniknie. Ale raczej spodziewa się, że nic przyjemnego, bo gdyby spodziewał się, że wyniknie coś fajnego i przyjemnego, to by się chciał angażować. Kuba. Czy jeśli mój pies rwie się do każdego psa dużego, małego itd., żeby się przywitać i po podejściu od razu kładzie się na plecach. Można nazwać dziś czy wręcz przeciwnie. Ja myślę, że można, bo widzę, że to Golden, nazwać całkiem cwanym psem. Czyli ona, czy on wypracowała sobie taką strategię właśnie w kontakcie z innymi psami, która jest stosunkowo bezpieczna. Czyli ona po prostu podchodzi do, do innego psa, czy on podbiega, takie szybkie podbiegnięcie mogłoby oznaczać niezbyt przyjazne zamiary, ale ponieważ się wykłada od razu na plecy, więc daje tym samym sygnał. Jestem absolutnie bezpiecznym psem, i proszę mnie tutaj traktować z spokojem, tak? No i w ten sposób właśnie piesek się uczy, że to działa, tak? Czyli będzie to taką strategię powtarzać. No bo, bo tak to właśnie. No dobrze, czyli mamy temperament, czyli to, co, co pies przynosi jakby w depozycie, socjalizację szczenięcą, późniejsze doświadczenia. A dlaczego psy właśnie zachowują się tak, tak nieśmiało w kontaktach z innymi psami, ludźmi? I na czym polega ta reakcja związana z nieśmiałością? Otóż pies będzie się tak zachowywać wtedy, kiedy nie ma wystarczających kom kompetencji. W komunikowaniu się z innymi psami. Jeśli jest tak, że na przykład my naszego psa wyprowadzamy tylko na krótkie spacery na smyczy, on się nie ma możliwości widzenia z innymi psami, bo mieszkamy gdzieś pod lasem, bo chodzimy tylko na spacery do tego lasu zawsze tą samą drogą, to kiedy pojawi się jakiś, jakiś nowy obiekt, czy to będzie człowiek, czy to będzie pies, to nasz pies najprawdopodobniej podejdzie do niego z bardzo dużą rezerwą, z pewną właśnie taką nieśmiałością, ale też może podejść czy jakby nie podejść, tylko może zareagować szczekaniem i będziemy widzieli objawy strachu i poszukiwanie wsparcia u nas. Tak, czyli na przykład u właściciela. Taki pies na przykład będzie szczekać, ale też będzie się cofać, będzie na przykład chować się za nasze nogi ponieważ nie wie, czego spodziewać się od drugiego, od drugiego psa, tak? Majka, nie, Maj, moja, Gajka, lancer. Dwa lata boi się wielu rzeczy. Ucieka i już w dane miejsce nie chce iść. Dzisiaj jak jadła, otworzyła się zmywarka i już nie chciała sama być w tym miejscu. Musiałam jej towarzyszyć. Jak się oddalałam, to uciekała za mną. No bo właśnie... To jest może nie tyle nieśmiałość, nie, nie co to jest właśnie taka podejrzliwość odnośnie tego, jaka, jakie a, znaczenie ma ta zmywarka, co ona zrobi, czy co, co się będzie działo w związku z tą zmywarą. Nie? Przyznam się Wam, że moja frelka na przykład miała taką fazę, że jak się uruchamiało okap, taki wiecie, w kuchni, to ona się wyprowadzała z tej kuchni, nie? po prostu popełniała, nie, ja tam nie wejdę. Nie? I co, trzeba było to przetrwać. Tak? Jak macie takiego psa w pewnych okresach rozwojowych, ma takie wzmożone okresy właśnie strachu. Na przykład w czwartym miesiącu to jest tak dość charakterystyczny czas. Nierównowaga systemów pobudzenia i hamowania powoduje, że pies na przykład nagle się zaczyna bać czegoś, czego się nie bał wcześniej. I, i, i reaguje właśnie taką, taką niepewnością. Ale yy, o, czułała. boi się psów, Joanny. Boi się psów, obcych ludzi, wszystkiego na mieście. Na spaceru na osiedlu chodzi za naszymi stopami, dopiero w lesie jest odważniejsza, ale tylko z nami, naszymi znajomymi bez psów. Nie potrafi je socjalizować. Wiesz, no yy, powoli, nie? Powoli. Ja wam zaraz pokażę yy, film, który nagrałem, bo w ogóle na, może Powinienem od tego zacząć, że powodem dla którego postanowiłem wam dzisiaj zabrać wasz czas i pogadać o nieśmiałych psach, to jest zdarzenie, które miałem z moją frelą oraz z taką małą suczką uroczą o nazwie Mił, o imieniu Miłka. I Miłka jest taką kundelką nie za dużo ale ona po prostu gdziekolwiek widzi innego psa lub człowieka, to po prostu szczeka, szczeka, szczeka non-stop. I widać, że to jest takie szczekanie, które wynika z jej strachu, ale nie ma też odwagi na przykład przełamać tego strachu i podejść. Nie? Czyli jest tak, taki typowy pies, który jest nieśmiały i maskuje tą swoją nieśmiałość poprzez szczekanie. Nie? Bo czasami, właśnie to jest też jedna ze strategii radzenia sobie, że. Nieśmiałość może działać jakby w dwie strony. Pierwsze to na przykład nieśmiałość może maskować zachowania agresywne. Jeżeli mamy psa, który jest psem agresywnym, załóżmy jest to agresja ofensywna, czyli powodowana wściekłością, złością, to kiedy ten pies znajdzie się w miejscu, którego on nie śmiela, on nie będzie prezentować zachowań agresywnych. I to jest Taki przykład, że zdarza się, ja się często nawet z czymś takim spotkałem, że ktoś bierze do domu psa, ten pies zachowuje się idealnie przez pierwsze dwa, trzy tygodnie nawet. A po dwóch, trzech tygodniach, kiedy on się oswaja z tym, z tym otoczeniem, to przestaje się czuć onieśmielony. No, i zaczyna się wtedy kontrola otoczenia, na przykład bronienie zasobów i tak dalej. Nie? Ale pierwsze 2-3 tygodnie było idealnie. Dlaczego? Bo on się czuł troszkę onieśmielony, właśnie tym nowym środowiskiem. Jak wyjdziecie do nowej pracy, spotykacie kompletnie nowych ludzi, to mało jest prawda, takich osób, które wejdą z buta, prawda, pójdą od razu, sobie zrobią kawę. No, no Raczej nie, tak, raczej, raczej będą się starać rozeznać to otoczenie, jakie zasady tam panują, co, co, co wolno, czego nie, kto tutaj pełni jaką funkcję w tym, w tym całym towarzystwie, tak? I, i w jaki sposób się można w nim odnaleźć. I tak samo będzie postępować pies. No, po prostu to nieśmielenie może maskować. Właśnie na przykład zachowania, czy tendencje do zachowań agresywnych i kontrolujących. I też jest tak, że część osób będzie takiemu psu, który zwłaszcza jest przygarnięty, od razu dawać 120% różnych przywilejów, no bo on tyle przeszedł wcześniej. Natomiast to powoduje, że ten pies nabiera takiej nadmiernej śmiałości. Do tego, żeby prezentować wszystkie swoje zachowania, które po prostu wcześniej mu się sprawdzały. Tak? Czyli jakby jedna funkcja takiego, takiej nieśmiałości to jest maskowanie agresji. Może być, tak. Inną z kolei funkcją tej, tej, tej nieśmiałości może być strategia właśnie odstraszania po to, żeby nie dochodziło do kontaktu i są takie szczekacze, które będą właśnie odstraszały innych psów, inne psy, innych ludzi, ponieważ one się obawiają kontaktu. Dlaczego się obawiają? Bo nie mają kompetencji. Tak? Nie wiedzą, prawda, jak się komunikować, bo mają za mało kontaktów. To jest takie błędne koło, nie? Pies szczeka na inne psy czy ludzi, no więc mm, nie będziemy się z nimi kontaktować, no bo na nich szczeka. Ale skoro szczeka, tak? no to i ma mniej tych kontaktów, no to ma mniejsze szanse, żeby nauczyć się komunikacji. Nie? Jak nie uczy się komunikacji, no to jest jeszcze bardziej zdystansowany i, i pełen obaw, no i to jest takie błędne koło, więc go jeszcze bardziej izolujemy. Większość właśnie takich psów, które są nieśmiałe, ale mają tendencję do oszczekiwania, to będzie właśnie izolowanych i będą miały coraz trudniej. Tak? One będą miały coraz trudniej w kontaktach z psami. Więc zaraz Wam powiem, jak pomóc takim psom, oczywiście, bo to jest główny, główny cel mojego, mojego tutaj dzisiaj z Wami spotkania. Okej. Okay. Patrzę sobie, co Wy tutaj piszecie. Witam, witam, witam. Dzień dobry. O, Michał Filip pisze, że cieszę, jutro odbieram pieska. No słuchaj, gratuluję Michale i Filipie, że odbieracie pieska. Możecie napisać jeszcze, jaki to będzie piesek, bo chyba tutaj na tym obrazku widzę raczej króliczka. Ale okej, okay, to znaczy zadbajcie od razu o to, żeby zapewnić mu właściwie właściwą socjalizację, właściwe warunki, i przede wszystkim też, jeżeli to jest mały piesek, to podstawowe szkolenie w zakresie zasad domowych. Ja o tym bardzo dużo już mówiłem, więc w klubie przyjaciół psów macie całą serię o szczeniakach, również moje przedszkole w dwie minuty, czyli przedszkole dla w dwie minuty, tam też macie 12 filmów, które pokazują, jak od początku układać relacje z psami. Także zachęcam bardzo ja, y Krakus, powiedz proszę jak uczyć psa dobijać się do drzwi? Trzyletni owczarek niemiecki. Myślę, że to nie jest przejaw nieśmiałości, tylko to jest to, to jest najprawdopodobniej zachowanie wyuczone, czyli te drzwi musiały się otworzyć i pies wie, że to działa. Więc proponuję kontakt z trenerem, żeby ci po powiedział, znaczy przyjechał do ciebie i pokazał, ocenił sytuację pokazał ci, co konkretnie możesz zrobić. Patrzę, ojejku, ale dużo, ale dużo macie komentarzy. I, a ja wam opowiem jeszcze o tej małej miłce. Nie? No więc miłka szczekała na, na wszystkie psy, wszystkich ludzi, na nas też. No więc ja oczywiście trzymałem pewien dystans z Frellą, no bo wiecie, Frella jest rottweilerką i ja gdzieś przeczywam, że ona ma duże kompetencje, nie? ale sobie myślę tak, kurczę, nie mogę ryzykować tego, że mała ją wkurzy, a Frela powie jej w swoim, w swoim języku nie zachowuj się tak nie i użyje do tego na przykład zębów. Wolałbym tego nie robić. No ale e, na szczęście, słuchajcie, ta Miłka ma bardzo miłą właścicielkę i spotkaliśmy się na takiej dużej łączce i, i, i po prostu no, na dużą odległość e, ja w, w, Frelkę poprosiłem, żeby usiadła, więc ona usiadła i nie reagowała na to szczekanie. I ta Miłka w którymś momencie przestała szczekać. Nie? No ale to od daleka jeszcze droga. Nie? No, ale widać było, że e, przestała się drzeć i zaczęła próbować obwąchiwać jakby wąchać w stronę frelki nie? na tym zakończyliśmy nasze, nasze spotkanie i potem odbyło się kolejne spotkanie przed wczoraj i to było gdzieś w pół do dwunastej w nocy, tak, tak późno wyszedłem na spacer z frelą i akurat szła ta właścicielka z Miłką i tuż pod blokiem jeszcze wtedy była kupa śniegu oczywiście Miłka szczeka i to tak intensywnie, ja się zatrzymałem z frelą i były w odległości mniej więcej, nie wiem, dwóch metrów od siebie. frelka nie reagowała na, na tą miłkę, ale zrobiła coś tak nie, niebywałego, że ja miałem po prostu oczy na wierzchu. Znowu mnie mój pies zaskoczył. Już wiecie, co zrobiła frela? Ona w ogóle nie, nie podchodziła do tej miłki, tylko podeszła do śniegu, zaczęła wąchać coś w tym śniegu i zaczęła kopać w tym śniegu. I w tym momencie miłka się przełączyła z tego szczekania i takiego yy, trochę strachu i, i właśnie tej nieśmiałości w kontakcie podeszła w to miejsce, które frelka powąchała i które frelka jakby tam roz, rozkopała i też zaczęła w tym miejscu węszyć. No to te, frela poszła w inne miejsce. Nie? Znowu tam powąchała, trochę rozkopała i Miłka poszła w to miejsce, w którym teraz frela była. Nie? Do tego stopnia, że już te Dosłownie był pysk przy pysku, nie? czyli Miłka nie koncentrowała się na tym, że tu jest duży pies, tylko na tym, że ten pies znalazł coś fajnego, co chce jej pokazać. I e, potem właściwie już było tak, że one się obwąchały, co, totalny luz, w ogóle Miłka przestała szczekać na, na frel. I dzisiaj spotkaliśmy się znowu na spacerze w ciągu dnia. Nie było to zaplanowane. Ale słuchajcie, zdarzyło się coś specjalnie, tak jakby, tak jakby dla was. Nie? I pokażę. O, czekaj, bo pianka morska, bo kurs przedszkole jest bardzo dobry. Dobrze przerobiony kurs. procentuje jak pies ma 6 miesięcy, wtedy widać efekty. Super. Dziękuję Ci za, za miłe słowo. I zapraszam oczywiście tych, którzy mają szczeniaki, żeby skorzystali z tego przedszkola dla szczeniąt, bo. Ja jest właśnie z Frelką nagrałem. Pokażę wam teraz ten film, który nakręciłem dzisiaj podczas spotkania miłki z Frelą. Zobaczcie w jaki sposób Frela zachowuje się względem tej suczki, która jest bardzo naprawdę bardzo bardzo nieśmiałym, nieśmiałym psem. Tutaj widzicie właśnie miłka z malutka patrzcie Strela zajmuje się bardziej tym kółkiem prawda? niż, niż, niż. A Miłka w ogóle tu już nie widzicie strachu tylko widzicie e, zainteresowanie, zaproszenie do zabawy a jeszcze niedawno byłaś taka przerażona Dzidzia, co? byłam przerażona ona tu jest bardzo blisko mnie kto myślę. pomógł pieskowi? Nie wiem, czy to widzicie teraz, co, co robi frelka. Zostawia kółeczko i e, sika sobie tam prawda? No, I idzie w to miejsce, które ona nasikała. Tak, to jest to le Lekkie zeszkodnienie. Znowu powąchanie pod ogonkiem. I zaproszenie do zabawy. Oczywiście. No ale teraz już trochę za duży No tutaj trajper. po prostu było... E, e, i, i, teraz, I teraz tak, ta Miłka, ona tutaj już jest w takim bardzo radosnym nastroju. Troszkę to takie, że spadła że pod łapę Frelce, no widać, e, że, że ją obrębił, to tak Dobrze, dawaj Tak jest Widzicie, jak tutaj e, Ja się śmieję, że e, Rottweiler to, to ma taki Specyficzny sposób zabawy nie? Bo frelka na przykład ona Używa warczenia jako komunikatu w zabawie Co nie oznacza, że ona Ma z, złe zamiary nie? Ale nie wiem, czy zaobserwowaliście to co, co Chciałem wam przede wszystkim pokazać Że frela Wcale nie bawi się jakby bezpośrednio z, tym, z, tą, z tą miłką, prawda? Ona się bawi swoim kółeczkiem, tam coś odbiega, zachowuje dystans, nie, nie wpada na tą, na tą małą. Tak jakby troszkę pozwala tej małej przejąć inicjatywę w zaproszaniu do zabawy. Ustawia się często właśnie bokiem, ustawia się często gdzieś tak właśnie niekonfrontacyjnie, nie gapi się. Poza jednym takim momentem, kiedy podniosła. Przednią prawą łapkę i tak trochę się jakby z Ale to był dosłownie 3 sekundy, a poza tym właśnie odpowiada na to zaproszenie do zabawy w sposób taki nienachalny. Nie? I to, to jest coś pięknego. Ja specjalnie właśnie nakręciłem to, żeby wam pokazać. Nie? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to trwało przez w sumie myślę, że koło półtora tygodnia. Od naszego pierwszego spotkania z tą miłką do dzisiaj upłynęło około półtora tygodnia i, yy, i to jest sposób, który mi się wiele razy sprawdza. Jeżeli macie takiego psa nieśmiałego, który nie ma umiejętności kontaktów z innymi psami, to nie naciskajcie na to, żeby wszystko działo się szybko. To jest moja pierwsza taka rada dla was. Dajcie tym psom czas, nie? nie muszą się spotkać koniecznie na, na, na smyczach, nie muszą od razu się ze sobą bawić, nie muszą od razu się wąchać, dajcie im czas. Tutaj y, pojawił się y, taki y... <ścoughs> Kuba napisał, że zakochał się w Francji. Jak zostaje skrociona, to może pan szukać jej u mnie. Dobra, dobra. Nie ty jeden. <ścoughs> Ale fajnie. Tak, znaczy, ona, powiem wam tak, frelka, Irda była lepsza, no, naprawdę w tej, w tej, w tej, jeszcze była lepsza od, od freli, ja cały czas gdzieś mam w głowie to, że, że no, frela jest zupełnie innym psem, ale no, daje radę, więc jakby pytanie od Agnieszki, Samul, czy poleca pan spacery równoległe? Jak najbardziej tak. Dlaczego? Dlatego, że one dają kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, umożliwiają psom zapoznawanie się ze sobą przez pewien czas w odpowiedniej odległości, tak, bez konfrontacji. Czyli te psy idą w jedną stronę i nie mają czasu, tak, ani nie mają powodu, żeby się namierzać, żeby się jakoś tam ze sobą konfrontować. Ja mówię, że spacer równoległy, Zamienia nastawienie konfrontacyjne na kooperacyjne, czyli te psy idą w jednym kierunku, to jest ich zadanie, tak? czyli mają konkretnie wspólne zadanie. To jest, jak słuchajcie, zadanie integracyjne pod tytułem: nie wiem, zbudujmy wieżę z klocków. Tak? Jest zespół, który ma zbudować wieżę z klocków. Zajmują się budowaniem wieży z klocków, a nie y, dyskutowaniem, kto jest ważniejszy od kogo, prawda? To jest mniej więcej podobny spacer równoległy. Jak najbardziej spacer równoległy, ale dajcie psom czas. Nie naciskajcie na to, żeby ta odległość była od razu niewielka. Jeżeli pies nie ma ochoty, uszanujcie to. Nie musi to być długo, to znaczy czas w sensie nie tyle długości, tak? Czyli czas w sensie nie, nie tyle długości samego spaceru, czy długości samego doświadczenia, bo na przykład to nasze spotkanie przed wczoraj w nocy no trwało nie wiem, 5 minut maksymalnie, nie dłużej, ale wystarczy. Nie? Bo tu chodzi o to, żeby zmienił się pewien, żeby się zmieniły emocje, żeby się zmieniły emocje w, w psie, a nie chodzi o to, żeby po prostu doszło do, do jakiegoś, do, do jakiegoś wariackiego młynka i zabawy za wszelką cenę. Nie? Więc to, to właśnie chciałem Wam powiedzieć, czyli czas. Druga rzecz to jest ilość powtórzeń. Nie? Jeżeli zrobicie takie ćwiczenie raz, drugi, trzeci, polecam Wam bardzo również. Jak już widzicie, że psy się całkiem nieźle komunikują, wykorzystajcie jakiś płot, jakąś siatkę. Jeden pies jest z jednej strony siatki, drugi pies jest z drugiej strony siatki, bo wtedy, jeśli dojdzie nawet do bezpośredniego kontaktu przez tą siatkę, no to jest bezpieczniej, tak, więc tutaj możecie sprawdzić, czy to już jest ten moment, kiedy psy są w stanie się jakoś tam ośmielić. I bardzo dbajcie o to, żeby emocje psa nie były zbyt wysokie. Najgorszym pomysłem jest takie zachęcanie, no, pobaw się, prawda, ale super. Albo nie daj Boże, jeszcze rzucanie zabawek, śnieżek, tak, patyków, po to, żeby psy razem właśnie gdzieś biegały. Bo jeżeli, jeżeli macie psy, które się świetnie ze sobą znają i mają już ustalone ze sobą relacje i się lubią, to okej, okay, nic się nie stanie. Ale jeżeli na przykład przychodzicie na wybieg dla psów i zaczynacie od tego, że rzucacie waszemu psu zabawkę. A inne też na przykład będą próbowały do tej zabawki dobiec. To może się tak zdarzyć, że no dojdzie do jakiejś katastrofy. Tak? Więc bardzo Was zachęcam, zachęcam do tego, żeby panować nad po pierwsze emocjami psa, żeby ich nie wykręcać nadmiernie w górę przez swoje właśnie pobudzenie, swoje gadanie. Dać psu czas i odpowiednią częstotliwość tych spotkań. Teraz tak. W jaki sposób możemy ocenić, czy pies jest gotów w ogóle, czy nasz pies, który jest psem nieśmiałym, jest gotów na to, żeby tę nieśmiałość przełamać? Tutaj chcę wam pokazać taki schemat, który pokazuje nam, jak ocenić poziom stresu u psa. Tak? Pierwsza, jakby, pierwszy, pies, który jest najmniej chętny do, do kontaktu, który jest najbardziej nieśmiały, to jest tutaj ten pies z lewej strony. To jest taki poziom, który nazwałem cześć. Pies, który nie chce nawiązać kontaktu. Przy czym uwaga, tu nie chodzi o kontakt wzrokowy, bo pies, który nawet jest bardzo niechętny do, do jakichś relacji, interakcji społecznych, może nawiązywać z wami kontakt wzrokowy. On no się może raz nawet gapić, tak? Ale to może być też takie namierzanie, to może być takie twarde spojrzenie, takie polowanie. Nie? Charakterystyczny jest pies, który nie chce się z wami witać, ani z innym sen, będzie miał zamknięty pysk i się będzie gapił. Nie? To nie jest dobry kontakt. Ten pies nie chce, nie chce nawiązać kontaktu. Natomiast, jeżeli widzicie, że pies zaczyna węszyć, czyli zaczyna się interesować zapachem, czy to waszym zapachem, zapachem innego człowieka, zapachem innego psa, to już jest dobry moment, ponieważ pies chce dowiedzieć się, kim jesteś. I tutaj już te emocje opadają. One będą opadały. Zarówno z czasem, jak i z częstotliwością spotkań. I kiedy pies dowie się, kim jesteś, to proponuje, co robimy. Nie? Bawimy się, biegamy, węszymy, idziemy, nie? odpoczywamy, co robimy. I tutaj już widzimy, że pies, który jest na poziomie, co robimy, jest bardzo chętny i gotów do tego, żeby nawiązać relacje, czy to z innym psem, czy to z innym człowiekiem. Także pamiętajcie o tych, o tych trzech, jakby, stanach, tak? Emocji czy stresu psa. Największy, kiedy pies nie chce nawiązać kontaktu, ten średni, kiedy on chce się kontaktować i wtedy używa nosa, i to jest bardzo charakterystyczne. To też było fajnie widać u, na, na tym spotkaniu, właśnie Freli z, z Miłką, że to Frela uruchomiła Miłce Nos. Nie? Czyli dała po prostu szansę, żeby ona powąchała w tym miejscu, w którym przed chwilą Frela wąchała i kopała. Więc jak możemy pomóc takiemu nieśmiałemu psu? Możemy właśnie zrobić dokładnie to, to samo. Czyli na przykład macie psa, który obawia się jakiegoś człowieka. Tu mówiliśmy o jakichś sąsiadach, nie? że macie psa, który boi się sąsiadu. To możecie na przykład poprosić sąsiadkę czy sąsiada, żeby wziął coś dobrego nie? i na przykład schował to, w, znaczy, z, z, zakopał gdzieś tam nie w śniegu, ale żeby, żeby pies widział, gdzie to jest. Nie musi podchodzić, ale żeby widział. I kiedy się sąsiad odsunie, żeby mógł tam podejść i znaleźć to coś. Nie? Od razu uprzedzam wątpliwości, czy pies nie nauczy się zjadać świństw, które ktoś tam pozostawił. Nie bardzo bym się aż tak tego obawiał, ponieważ jeżeli zjada świństwa, to i tak to robi już. A jeżeli nie zjada, no to pamiętajcie, że tam będzie właśnie zapach tego sąsiada, że będzie to pewien kontekst. Więc to nie oznacza, że pies automatycznie będzie przeszukiwać całe otoczenie, żeby szukać smakołyków tak? I, i, i różnych pyszności. Także y, dajecie, y, da, dajecie y, tutaj y, szansę na to, żeby uruchomić nos. I dopiero jak pies węszy, tak samo, jak ja się witam z psem, którego nie znam, to ja nie wyciągam ręki nie? do niego. Nie, nie robię jakichś takich rzeczy. Po prostu czekam, żeby ten pies sam przejawił inicjatywę. Najlepiej, żeby mnie po prostu powąchał. Yy. Mhm. Tak, tutaj Beata pyta. Byliśmy na kursie przedszkole dla szczeniaku, było wszystko ok. Kontakty z innymi psami, ok. Teraz moja suja ma 15 miesięcy, czy już jest dużo dawno po przedszkolu. Od dwóch miesięcy stała się agresywna w stosunku do wszystkich psów. Nie możemy spokojnie przejść, obok psa jest duża agresja. Czy to może być powodem tego, że spacerów jest mniej i kontaktów z psami było znacznie mniej, jak zrobiło się zimno? Ależ oczywiście, oczywiście, dlatego że wiesz. Yy, Umiejętności społeczne są też czymś, co trzeba ćwiczyć. Nie? Jeżeli ktoś po prostu nie ma w ogóle kontaktów społecznych, to stanie się odludkiem, tak? dziwakiem I, i będzie miał później problem z nawiązaniem tych kontaktów. Tak samo jest z psem. On nie mając wystarczających kontaktów z innymi psami, po prostu zaczyna coraz bardziej tych kontaktów się obawiać. Więc ja, dlatego, bardzo Was zachęcam do tego, żeby korzystać z możliwości na przykład pójścia na spacer z innymi ludźmi, którzy będą też jakby wiedzieli, w jaki sposób ten spacer powinien wyglądać. No, wielu naszych trenerów też prowadzi jakieś właśnie spacery socjalizacyjne, na pewno są w Poznaniu, we Wrocławiu, na pewno Grzesiek Szopa robi w Wiązownej, Magda laga w Krakowie, że wielu trenerów w Wesołej Łapki robi takie spacery właśnie po to, żeby psy uczyły się komunikacji. Tutaj widzę, że pisze. Magda. Nie, morska pianka. Pisze ćwicz spokój. To jest bardzo potrzebne. Pies będzie spał jak 16-18 godzin. Będziecie mieć łatwiej, jak będą wychodzić. Za... Aha, rozumiem, że to jest jakby twój, twój komentarz do szczeniaka, także ćwiczenie spokoju absolutnie. Ja uważam, że na tym przedszkolu, które ja nagrałem, przedszkole dla szczeniąt w dwie minuty, to tam jednym z podstawowych ćwiczeń jest ćwiczenie spokój. Wyobraźcie sobie, że macie komendę, na którą wasz pies potrafi się wyłączyć naprawdę. Spokój i pies tak, psz, jakby powietrze z niego wyszło. Girl from Poland, pozdrawiamy. Girl, mojemu psu bardzo brakuje kontaktu z innymi psami, które zna, ale gdy się z nimi spotyka, jest dominująca i strasznie szybko się nakręca. Można z, z tym pomóc? Oczywiście. Przede wszystkim, e, tak jak już mówiłem, e, bardzo ważne jest odpowiednie zaaranżowanie tego spotkania. Podejrzewam, że ty po prostu za szybko pozwalasz jej do tych psów lecieć, tak? No i ona po prostu rozładowuje tą całą swoją energię. Tu i teraz, natychmiast, tak? to jest jakbyś taki pff, wybuch. Jeżeli umówiłabyś się z tymi swoimi znajomymi, którzy też mają psy, że pójdziecie sobie na spokojny, równoległy spacer i po 10 minutach takiego spaceru, skoro te psy się znają, wtedy pozwolicie im na bliższy kontakt, to ja jestem prawie pewien, że będzie on zdecydowanie spokojniejszy, bardziej rozluźniony, bardziej taki pozbawiony właśnie tej szalonej szalonej emocji, którą nazywasz, że pies próbuje zdominować, tak? Mhm. Okay. Kuba znowu. Dziękuję bardzo za, za twoją aktywność, Kuba. Moja Luna jest najbardziej otwartym psiakiem świata i ukochana przyjaciółka ze Srońska okropnie strachliwa. Za nic na świecie nie podejdzie do żadnego obcego człowieka. I za każdym razem, gdy Luna podejdzie do innego psa albo człowieka się przywitać, to ona po odejściu tego człowieka natychmiast ją atakuje. Czy lunę atakuje? Tak? Jak mam to rozumieć? Nieśmiała obrona zasobu, czyli przyjaciółki. Nie, 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 nie. Ja bym powiedział rozładowanie emocji. Widzisz tutaj, jakby jest ta agresja tłumiona nieśmiałością albo strachem. W momencie, kiedy znika obiekt, pojawia się Emocja, która musi zostać rozładowana, ona sobie znalazła właśnie taki sposób. Nie? Najlepszy. Także zdecydowanie, zdecydowanie gdzieś bym pracował właśnie nad emocjami tej, tej małej. Tomek, czy numer z siatką można wykorzystać przy posesji jednego z psów? Niezbyt, dlatego że pamiętaj, że pies, który jest u siebie, to jest jego terytorium, czyli specyficzny broniony obszar. I ta siatka jest granicą tego obszaru. Ja? Więc to niekoniecznie będzie dobry pomysł. Jeżeli mówimy tu o takim zapoznawaniu psów przez siatkę, to raczej niech to będzie siatka, no nie wiem, gdzieś tam przy jakimś parkingu, albo przy jakimś miejscu, gdzie jeden pies może być z jednej strony, drugi z drugiej, i to, i to jest teren obcy dla jednego i dla drugiego psa. Także tak bym to, tak bym to rozwiązał. Tak, będą oczywiście organizowane spacery, nie tylko w, 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 Tak, mamy oczywiście takie, takie plany, żeby było tych spacerów jak najwięcej. W Zabrzu, w Gliwicach, w Warszawie. Tylko wiecie, no jest taki czas, jaki jest, więc. A teraz jeszcze przyszły roztopy. No? Okej, okay. czytam sobie te wasze. Yy, yy, Monika, pisze: Monika, mój dziesięciotygodniowy szczeniak jest na etapie poznawania świata. Dużo nauki przed nami. Owszem, ale to jest fantastyczny czas, i jak ty jesteś świadomą yy, opiekunką swojego psiaczka, to możesz ten czas idealnie wykorzystać, żeby po prostu zbudować tą relację, i to będzie procentowało później przez całe. Lata Waszego szczęśliwego życia. Także naprawdę bardzo was do tego zachęcam. Kochani, bardzo wam dziękuję za, za ten czas, który razem ze mną spędziliście. Pamiętajcie, że receptą na nieśmiałego psa jest nie izolowanie go, tylko ośmielanie, ale w taki rozsądny sposób, poprzez czas, poprzez ilość powtórzeń, poprzez uczenie kontroli emocji, przez towarzystwo fajnych psów i spacer równoległy. I zobaczycie, że. Że, że będzie po prostu coraz fajniej to wszystko wyglądało. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Postaram się też odpowiedzieć na Wasze komentarze na Facebooku i na YouTubie, także jeżeli, jeżeli ktoś chce, to zapraszam oczywiście na stronę wesołałapka.pl Dołączcie też do Klubu Przyjaciół Psów, gdzie macie wszystkie nasze live y oraz więcej też materiałów, na przykład o agresji smyczowej, o o, o szczeniakach, też kursy różne. I Jana Danbara i innych autorów. I to jest klub w cenie 24 zł za miesiąc, więc nie jakaś tam dramatyczna cena. A myślę, że dzięki temu możemy się wszyscy fajnie edukować. Tam też dodaje coraz to nowe materiały. Dzięki. Raz jeszcze życzę Wam dobrej. Nocy, do zobaczenia jak zwykle za tydzień. Trzymajcie się, kochani, papa. Pa.